Władze Radomia krytykują poprawki radnych opozycji do projektu budżetu miasta na 2018 rok. Trwa nabór wniosków do budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Pozostało niewiele czasu. Monitoring miejski wciąż bardzo potrzebny. Ponad 4000 interwencji w 2017 roku. Władze Radomia uważają, że znaczna część poprawek, które chcą wprowadzić radni opozycji do budżetu miasta na 2018 rok, będą niekorzystne dla mieszkańców. Głównie chodzi tu o wykreślenie części zadań i przekazanie zarezerwowanych na nie pieniędzy na inne inwestycje. Część radnych, która zgłaszała propozycje do budżetu, zgłosiła te propozycje na zasadzie nieco hamulca ręcznego. Te propozycje, o których panowie wiceprezydenci będą mówili, to właśnie taki hamulec ręczny dla zmian i na te propozycje zgody być niestety nie może. Wiceprezydent Konrad Frysztak uważa, że zaproponowane przez radnych m.in. wykreślenie z budżetu miasta punktu dotyczącego budowy dróg wokół powstającego Radomskiego Centrum Sportu doprowadzi do tego, że korzystanie z tych obiektów będzie znacznie utrudnione. W sumie ograniczenie finansowania tego zadania zostało ustalone na poziomie 3 milionów złotych. Można powiedzieć, że będziemy mieli najnowocześniejsze w województwie obiekty sportowe, nową halę i nowy stadion, wokół których nie będzie dróg. Oczywiście te budynki zostaną oddane do użytku, ale niestety zachodzi wielka obawa, że nie będzie można na nich procedować czy organizować imprez masowych. Dlaczego? Służby, policja, straż pożarna będą wymagały konkretnych dróg dojazdowych do obiektów zgodnie ze wszystkimi przepisami. My te drogi mamy zaprojektowane i chcemy je realizować. Z kolei wiceprezydent Jerzy Zawodnik skrytykował poprawkę, która dotyczy wykreślenia 600 tysięcy złotych na utworzenie Centrum Aktywności Seniorów. Pod koniec roku 2017 razem z prezydentem Witkowskim zaprezentowaliśmy program Siła w Seniorach, który składał się z trzech elementów. Siła w seniorach zdrowych, aktywnych i bezpiecznych. Jeżeli mówimy o siłach w seniorach aktywnych, właśnie tą sztandarową realizacją inwestycji miało być właśnie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Trauguta 31-33 w dawnym Empiku. Władze Radomia nie zgadzają się również na ograniczenie pieniędzy na kulturę. Wielkość 700 tysięcy i to jest coś, co jest przeciwne naszej polityce, jeżeli chodzi o nakłady finansowe na kulturę, które od 2 lat co roku wzrastały. Te 700 tysięcy to jest obcięcie dotacji podmiotowej amfiteatru, 250 tysięcy, co oznacza, że amfiteatr będzie musiał zmniejszyć ilość imprez, obsługi. To jest coś, co jest wprost skierowane na funkcjonowanie ośrodka kultury. Warto zaznaczyć, że radni opozycji przekonują, że poprawki, które chcą wprowadzić do budżetu miasta na 2018 rok, pozwolą na wygospodarowanie pieniędzy na budowę oddziału rehabilitacji przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Natomiast władze Radomia przekonują, że na tę inwestycję będą chciały pozyskać zewnętrzne dofinansowanie. Cały czas rozmawiamy o dodatkowym finansowaniu zewnętrznym i mogę powiedzieć, że w poniedziałek na godzinę 9:30 jesteśmy umówieni z marszałkiem województwa mazowieckiego właśnie w rozmowach na temat oddziału rehabilitacji. Przypomnijmy, że na czwartek na godzinę 16 zaplanowano kolejne spotkanie władz Radomia z radnymi na temat poprawek do budżetu miasta na 2018 rok. Do 26 stycznia będą przyjmowane wnioski mieszkańców Radomia do budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Jak przekonuje Mateusz Tyczyński, dyrektor kancelarii prezydenta Radosława Witkowskiego, Radomianie chętnie uczestniczą w pracach związanych z tworzeniem listy projektów w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Zainteresowanie składaniem wniosków do budżetu obywatelskiego jest naprawdę duże. Mniej więcej na poziomie ubiegłorocznym, gdzie tych wniosków było najwięcej w historii. Spodziewamy się oczywiście w tych ostatnich kilku dniach wysypu wniosków, bo do roku mamy tą samą historię, że jak długi okres by nie obowiązywał składania wniosków, to w ostatnich dniach zawsze spływa ich najwięcej. Jak mówi dyrektor Mateusz Tyczyński, złożone już wnioski dotyczą różnych obszarów życia społecznego. Spektrum tych wniosków jest tematyczne bardzo szerokie, bo to są zarówno wnioski kulturalne dotyczące ochrony zdrowia, dotyczące sportu, dotyczące poprawy najbliższego otoczenia, czyli tej małej
infrastruktury lokalnej, chodników, terenów zielonych, czyli tak naprawdę wszystko to, co rok do roku trafia do budżetu obywatelskiego. Rzeczywiście zwiększone zainteresowanie dzięki wyłączeniu obszaru instytucjonalnego tymi projektami bardzo małymi, bardzo lokalnymi. To cieszy, bo budżet obywatelski dzięki temu powinien stać się jeszcze bardziej obywatelski, taki bliski mieszkańcom Radomia. Po 26 stycznia przyjdzie czas na analizę złożonych wniosków. Taka wstępna weryfikacja w wydziałach, czyli czy ten pomysł mieści się w zakładanej kwocie dopuszczalnej w zasadach budżetu obywatelskiego, czy jeśli jest to inwestycja, to można ją zrealizować w tym miejscu, czy też trzeba szukać innego miejsca. Także to będą tygodnie takiej pracy na zapleczu, sprawdzania dokładnie dokumentów i kontaktu z wnioskodawcami, jeśli coś będziemy chcieli w tych wnioskach nie tyle może zmienić, poprawić, co dostosować się do możliwości. Weryfikacja złożonych projektów potrwa do 23 marca. Samo głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok rozpocznie się 1 czerwca, a zakończy 30 czerwca. Rok 2017 był pracowity dla osób zatrudnionych w Wydziale Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Urzędu Miejskiego w Radomiu. To właśnie ten wydział odpowiada za obsługę monitoringu miejskiego. W ubiegłym roku pracownicy monitoringu miejskiego zgłosili ponad 4200 interwencji. Dzięki kamerom udało się na gorącym uczynku zatrzymać 25 sprawców przestępstw. W tym m.in. kradzieży, pobić, rozbojów, niszczenia mienia, a także posiadania narkotyków. Dzięki kamerom miejskiego monitoringu udało się również zatrzymać prawie 2,5 tysiąca sprawców wykroczeń. Były to m.in. wykroczenia w ruchu drogowym, zakłócenie porządku publicznego oraz na przykład spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Monitoring często okazywał się również przydatny w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców. Ponad 1700 takich zgłoszeń z prośbą o interwencję zgłosili do różnych służb pracownicy miejskiego monitoringu, w tym 320 razy wzywali karetkę, ale również zgłaszali awarie oświetlenia czy włączenie się alarmu w sklepach. Najwięcej zdarzeń z wykorzystaniem monitoringu miejskiego odnotowano, podobnie jak w poprzednich latach, w okolicach dworca PKP, ulicy Żeromskiego w parku imienia Tadeusza Kościuszki oraz ulicy Struga w pobliżu skrzyżowania z ulicą 25 czerwca. Łącznie w Radomiu pracuje 68 kamer monitoringu miejskiego. W poniedziałek kolejny tydzień treningów rozpoczęli piłkarze czwartoligowej Broni Radom. Na zajęciach pojawiło się 3 nowych zawodników. Od początku tygodnia z radomską drużyną trenują Rafał Gil i Andrzej Paprocki. Ten pierwszy ostatnio występował w barwach trzecioligowego KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, a w przeszłości reprezentował barwy Radomiaka Radom, Zwolenianki z Wolań czy Orła Wierzbica. 25-letni Paprocki ma w swoim CV 2 występy w ekstraklasowej Koronie Kielce, a jesienią grał w trzecioligowym MKS-ie Ełk. W przeszłości występował też m.in. w drugoligowej Legionowi Legionowo. Obaj wyrazili chęć trenowania na tą chwilę z moim zespołem. Przyglądamy się chłopakom i po sparingu jednym, drugim podejmiemy decyzję. Na środowym treningu pojawił się kolejny 3 testowany zawodnik, ale klub na razie nie zdradza jego personaliów. Wiadomo jedynie, że jeszcze kilka miesięcy temu grał w klubie z pierwszej ligi. Kolejni nowi piłkarze mogą zagrać w sobotnim meczu sparingowym. Jest taki okres w tej chwili taki gorący i tutaj każdy dzień przynosi coś innego, każda godzina coś niesie za sobą. Nie jest wykluczone, że ktoś jeszcze dołączy na ten mecz. Trener Artur Kupiec zapewnia również, że oprócz Arkadiusza Oziewicza i Zbigniewa Obłuskiego z zespołu w przerwie zimowej nie odejdzie już żaden zawodnik. Klub stanął na wysokości zadania i utrzymał mi tutaj w tym okresie takim zimowym całą kadrę. Broń Radom do nadchodzącej rundy przygotowuje się na sztucznym boisku przy ulicy Chałubińskiego oraz na siłowni Platinium. Zwieńczeniem kolejnego tygodnia treningów będzie sobotni sparing z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 10:00. Spotkanie odbędzie się w Radomiu. Mimo że dziś czwartek, to zapraszamy Państwa na kontrast. W naszym publicystycznym programie, tym razem w Formule Ekstra, rozmowa z Adamem Struzikiem, marszałkiem województwa mazowieckiego. Krzysztof Czaban pyta głównie o mazowieckie lotniska i ich przyszłość w kontekście podpisanego ostatnio listu intencyjnego pomiędzy przedsiębiorstwem Państwowe Porty Lotnicze a spółką Port Lotniczy Radom. Premiera programu dziś o godzinie 17:45. Zapraszamy.
inspiracji bez liku. Ręcznik 50x90 cm lub 50x100 cm 9,99 sztuka. Dywan Bombaj 1,6x2,3 m 89,99 sztuka. Dywan Specjal 0,7x1,3 m 19,99 sztuka. Leclerc. RTBS Administrator prezentuje jedną z najchętniej wybieranych inwestycji mieszkaniowych w Radomiu. Apartamenty Magnolia to niepowtarzalna kompozycja nowoczesnych budynków w doskonałej lokalizacji. Szeroki wybór mieszkań, w których znajdziesz przestrzeń do życia dla siebie i Twojej rodziny. Apartamenty Magnolia to pewność i bezpieczeństwo, którego gwarancją jest 20-letnie doświadczenie dewelopera. Zamieszkaj na nowoczesnym osiedlu, wśród wyjątkowej architektury i pięknej zieleni. Apartamenty Magnolia. Stać Cię na to, co najlepsze. W piątek w Radomiu na zmianę słońce i chmury, ale bez opadów. Na termometrach 4 stopnie, barometry w południe wskażą 1021 hektopaskali. W sobotę pochmurno, w drugiej części dnia mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Termometry wskażą 3 stopnie, ciśnienie w górę. W niedzielę nadal wiele chmur na niebie, ale bez opadów. Będzie nieco cieplej, do 5 stopni.